American IPA, Heatherwood's Craft Beer Company jako kapturek, ale tak naprawdę jest uważany przez Stewart Brewing, 5,6% alkoholu, American IPA, zawiera jęczmień i pszenicę. No i tyle wiemy i nic się więcej nie dowiemy. Jak widzicie, jest taka mała grafika przedstawiająca wieżowce loaded with West Coast hops bursting with tropical flavors. I to samo mamy na kapselku, znaczy dedykowany kapselek. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo przyjemnie. Trochę krzywo naklejona etykieta, ale może być. Otwórzmy. Troszkę wychodzi. Nalejmy tutaj to, tak, 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 tak. Bardzo ładnie. No cóż, złoty kolor, idący bursztyn, klarowne, mała piana, małe i średnie pęcherzyki. Całkiem w porządku. Słodowość, troszkę lasu czuć, czyli drzewiczność, sosna, zdecydowanie, ale ogólnie jest to raczej taki umiarkowany aromat, ale jest ładny, przyjemny, taki zachęcający. No to spróbujmy. Pełne ciało, troszkę karmelu, goryczka grejpfrutowa z elementami sosny, troszkę takich akcentów cytrynowych, odświeżających, cytrusowych też, zestu, przyjemnie, ale takie bardzo delikatne jest to piwo. No, bardzo zrównoważone, przyjemnie pijalne, ale bez ekstrawagancji. Tak, jest taki poziom właśnie odświeżania przez te cytrusowe zesty i cytrynowość. Jest nawet spora goryczka. Słodowość, wszystko ładnie się balansuje. Fajne IPA. Mogło być bardziej amerykańskie, znaczy więcej chmielu, więcej aromatu, ale wraz jak na po prostu własną markę supermarketu jest całkiem w porządku. Bardzo przyjemny piwo. Przejdźmy 6, tak? Tak. No, dosyć przyjemne piwo. Szkockie z Edynburga. Także coś przyjemnego. Mi się wydaje, że szkocka gałąź lidlowskich piw jest przyjemniejsza niż angielska, tak naprawdę. No, wszystko to, co próbowałem ze szkockiego Lidla, jest
ciekawsze. Chociaż ostatnio są fajne też piwa angielskie z Lidla właśnie. No ciężko powiedzieć. Natomiast muszę powiedzieć, że Lidl robi dobrą robotę, jeśli chodzi o pana kraftowe piwa. Większość z nich jest robiona przez duże browary jak Marston's czy jak to ostatnio? No wyleciało mi z pamięci, bo mi zmieni teraz markę. Także dobre piwo. Warte spróbowania. Kosztuje 99 pensów. No, nie ma co stracić. No dobre piwo jest. No, jak na to pieniądze, to jest dobre piwo. Mam nadzieję, że film się wam podobał, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przyciśnięciu przycisku notyfikacji. Wkrawcie dzwoneczko, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak że będzie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej, ale tego stacji. Wasze zdrowie. Stąd dziwa.